No, zawiesiliśmy inną kulę. Teraz. Trochę wiatrak się rusza. Prawie nic nie wieje. Samolot jednak jest prawidłowy, jest bardzo dobry. No i zobaczymy, ile to ma wysokości. 186 do środka kuli. Zawieszone jest pod sufitem. Ładnie. No dobra, to zdejmiemy sobie to taśmę. I puścimy ruch. Co ona będzie robić? A się ładnie błyszczy. Ma 0,7 decymetra, czyli 70 mm średnicy. Waży ponad 700 gram. Tkaniny ruszają się po impulsie podkowy z baterijki. Koło zamachowe czeka. Ojej, jej, jej. Ruszyło się, rozwaliło, ale to nic. Dobra. O to chodzi. Zaczyna robić kierunek obrotów. Z góry patrzą zgodnie ze kierunkiem wskazówek zegara. Mamy trochę czasu, to sobie zrobimy tutaj akustyczną fizykę, bo fizyka to akustyka też. Prawie dzwoni. Daje jak to lala. Kule też dają. No, tu. No chodzi to. Takie wyższące może się trochę inaczej ruszać. Zobaczymy, jak to powpływa. Przechodzi już w koło. A 5-kilowa akurat sobie zmienia znowu kierunek obrotów. Samoczynnie i samoistnie. To nie ma prawie wpływu na efekt. A pan Kuko na pewno widział te efekty. Ale wyciągnął szczególny przypadek.
potrebna i zrobi pełna koła. Czyli ruch po okręgu. To błyszcząca. A sremna też. Ta zaczyna robi elipsę, przechodzi w płaszczyznę. I zaraz przejdzie elipsę w drugą stronę. Samoczynnie i samoistnie. Przesuniemy się. Te blaszki leżą, żeby wiatr, jak opiął zegara, żeby nie podwiało kierunków północ, południe, wschód, zachód. Kilowa już znowu zmienia samoczynnie kierunek obrotów. Już robi elipsę w drugą stronę. Drewna już robi elipsy w drugą stronę. Z płaszczyzny przeszła. I zaraz przejdzie w koła. Samoczynnie i samoistnie. Teraz robimy jeszcze, ruszymy tym, żeby było ciekawie. Błyszcząca robi koła. I to okrągłe koło robi sobie samoistnie.
і одвертні до керунку. Бачу з гори до керунку руху вказу до Екзегора. I pięknie dzwony biją, piękna akustyka. Aby modlić się trzeba. Błyszcząca znowu przechodzi w elipsę. Potem będzie płaszczyzna, potem elipsa w drugą stronę. Samoczynnie i samoistnie.
Бесценца рови рипса друга страна. Зараз бедон кова само ценне и само исти. Siedem centymetrów pszenicy ma błyszcząca kula. A pięciokilowa ma 11 centymetrów około. Średnicy. 114 mm dokładnie. Mamy mniej więcej pełny obraz efektu. Reszta jest powielaniem tego.